Panowie, powiedzcie proszę, przed jakimi wyzwaniami według Was obecnie stoi branża fashion, głównie również w Polsce? Moim zdaniem, i to wynika z takich moich obserwacji, jak było kiedyś, a jak jest dzisiaj, tym największym wyzwaniem jest cały czas zwabić, skusić tego widza, żeby przyszedł nadal na prezentację kolekcji. Dawniej, jak sobie przypominam, to na nasze pokazy, na w ogóle na wszystkie pokazy, na eventy w Polsce przychodziły tłumy ludzi. Naprawdę ludzie się bili o te zaproszenia. My pokazy organizowaliśmy na halach na ponad 1500 osób w tych porywach. Naprawdę dzisiaj, jak to mówimy, niektórym to wszyscy robią duże oczy. A dzisiaj jest tych eventów tak wiele, dużo rzeczy też przerzuciło się do internetu. W jednej chwili można zobaczyć to, co pokazał dany artysta za granicą tutaj w Polsce, więc dostępność tego wszystkiego stała się tak bliska i tak powszechna, że ludziom często już nie chce się wieczorem poświęcić prywatnego czasu i wyjść na tą imprezę. Ja tak sobie myślę, że największym właśnie wyzwaniem będzie wymyślenie, wykreowanie super eventu, na który chce się przyjść. A z drugiej strony firmy, wszystkie, między innymi my, mają tego świadomość i jedna przed drugą prześciga się w wymyślaniu niesamowitych eventów. I czasami dochodzi do takiej absurdalnej sytuacji, że mamy 4 super ekstra wybuchowe eventy w ciągu tygodnia. I ktoś musi wybrać. Ktoś musi wybrać, no bo będąc tym ubywalcem, tym uczęszczaczem tych imprez, no czasami nie sposób być na wszystkich na wszystkich naraz, prawda? Chyba, że jest się początkującą osobą, która chce zaistnieć w branży. Tak. No chyba, że tak. To można nawet na 4 w ciągu dnia, przebierając się dokładnie w taksówce, no nie? Tak, dokładnie. Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu. Wiemy, że tak naprawdę, tak jak kiedyś, czekało się na płytę artystów przez długi czas, wyczekiwało się tego momentu, kiedy w końcu ten album powstanie. Obecnie mamy sytuację, gdzie pojawiają się kolejne single, coraz więcej muzyki, która jest łatwo dostępna. Tak samo, jeżeli chodzi o odzież. Sieciówki nie robią tak jak w high fashion, 2 kolekcje w ciągu roku, tylko te kolekcje nie zdąży się jeszcze kupić rzeczy, bo przesyłka do nas nie dotrze, a pojawia się nowa. Nowa kolekcja. Nowa kolekcja. Powiedzcie mi, co myślicie na ten temat? Czy branża high fashion również jednak skusi się na ten trend, czy nadal będzie tak niezależna i pozostanie przy 2 kolekcjach rocznie? Ja myślę, że z naszej perspektywy, patrząc na to, co się dzieje i będąc w środku tej mody, ponieważ robimy również kolekcje, które są bardziej, mniej masowe, a bardziej dla indywidualnego klienta, indywidualnej klientki, będą się jeszcze bardziej asymilowały od takiej jednorazowości, ponieważ są klienci i nawet wiem to po nas, mamy klientów, którzy są nastawieni na właśnie taką szybką modę, fast fashion, czyli kupujemy t-shirty, bluzy, które będą 1 sezon, 2 sezony i na tym koniec. Słowo, to co mówisz, Magda, rzecz jest na przykład w butiku od tygodnia, w online, i ktoś już po tygodniu pyta, kiedy będzie nowa kolekcja. No po prostu czasami nie sposób za tym nadążyć. A mamy też właśnie nasze pokazy, które robimy raz w roku czy 2 razy w roku, tak jak było jeszcze przed pandemią. I staje się to jeszcze bardziej pożądane i ekskluzywne, jeżeli jest bardziej niedostępne, niż każdy mógłby po prostu to dostać. Więc wydaje mi się, że na pewno będzie się to bardziej rozjeżdżało i będą 2 nurty dla różnych odbiorców. Ale chwilowo na przykład obserwuję taką tendencje i myślę, że to będzie zmierzało w tym kierunku, czyli takiego jakby szycia na miarę, nazwijmy to tak ogólnie, bo nawet ostatnio marka Zara pokazuje swoje ubrania w kontekście, że panie krawcowe upinają. No wiadomo, że jakby w sklepie nie będziemy mieli, w sieciówce nie będziemy mieli takiej obsługi, ale już wbijają klientce w głowę ten klimat takiego ubrania, że pani dopasowuje, prawda? Więc myślę, że to wszystko gdzieś tam światowo idzie w takim kierunku. I to, co mówi Mariusz, my też u siebie obserwujemy wzrost w tym segmencie tego indywidualnego szycia na miarę, czyli nie zdjęcia z wieszaka, tylko czegoś dopasowanego dla idealnej sytuacji. Powinniśmy mieć wakacje po pokazie, ale nie mieliśmy. Nie mieliście. Nie. No jesteście love brandem. Tworzycie niesamowitą atmosferę teraz ze swoimi klientkami i ze swoją społecznością. Ale chciałam zapytać, w jaki sposób radzicie sobie z konkurencją oraz z nowymi trendami? Jakie są Wasze sposoby na to?
Jeżeli chodzi o konkurencję, to właściwie nawet jej nie podpatrujemy. Staramy się w ogóle nawet nie zwracać za bardzo na to uwagi, ponieważ tak naprawdę moglibyśmy się zapędzić w kozi róg i tak zostać z niczym i nie tworzyć nic, ponieważ w modzie już wszystko było. Każdy trend przenika się z innym trendem, każdy projektant już dotknął każdego trendu, więc trudno byłoby być tutaj oryginalnym i indywidualnym. Dlatego staramy się mieć jakby swoją estetykę, w której funkcjonujemy, iść do przodu i rozwijać się na własnym poziomie, natomiast nie porównywać się z nikim, ponieważ wydaje mi się, że porównywanie się jest chyba najmniej odpowiednie w naszej twórczości. Czyli tym sposobem na konkurencję jest po prostu jakby... Iść swoją drogą. Iść swoją drogą, nie zwracanie uwagi na nikogo. Ja na przykład powiem ze swojej strony, oczywiście mam świadomość tego, co robi konkurencja, bo no jednak trzeba się też wiedzieć o tym kontekście, w tym kontekście modowym też trzeba umieć się znaleźć, ale kiedyś może się właśnie bardziej przejmowaliśmy, że ci zrobili coś podobnego, a to nasze może będzie wyglądało zbyt podobne do tych czy do tamtych. Teraz na tyle mamy gdzieś tam własny wypracowany styl, mamy też swoje ulubione rzeczy, że naprawdę nie przejmujemy się. Jeśli ktoś zasugeruje, że coś jest podobne do czegoś, to też już się tym nie przejmujemy, więc, ale oczywiście łatwo tak mówić z perspektywy 25 lat, prawda? Mhm. Teraz niby z nas tacy wielcy mędrcy, ale na początku tak nie było. No. Do niektórych rzeczy po prostu dochodzi się z wiekiem. Nie no, dojrzewamy do pewnych rzeczy. Ja jeszcze wracając do twojego pytania, Magda, odnośnie trendów, też staramy się nie patrzeć ślepo na trendy, ponieważ dla nas trendy są takim wyznacznikiem czegoś, co jest najmodniejsze i staje się bardzo niemodne bardzo szybko, więc nie podoba nam się to i nie lubimy, kiedy nasze ubrania stają się passé w sytuacji, kiedy są bardzo charakterystyczne. Oczywiście w naszej kolekcji zawsze jest coś, co jest bardzo charakterystyczne, ale to jest tylko i wyłącznie dodatek i taka wisienka na torcie, która ma urozmaicić jeszcze bardziej tą kolekcję. Natomiast staramy się tworzyć rzeczy, które przez długie lata mogą jeszcze służyć naszym klientkom i przede wszystkim są dobre jakościowo, bo to jest dla nas bardzo ważne i to jest podstawa, żeby te rzeczy były dobre i nie były na jeden raz. Tak. I przyznam się, że na przykład nigdy nie korzystaliśmy w swojej działalności z tak zwanych trendbooków, które prognozują te trendy z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie chcieliśmy się sugerować. Był taki moment, kiedy ja pracowałem w Gazecie Wyborczej, prowadziłem dział wysokich obcasów, dział mody i dzięki właśnie Gazecie Wyborczej mieliśmy możliwość jeżdżenia do Paryża na Fashion Weeki. To oglądaliśmy te rzeczy i jakoś tak człowiek automatycznie przesiąkał tą atmosferą i jakoś gdzieś tam podskórnie, no wiedzieliśmy, że najwięcej będzie szarości. No to intuicyjnie też sięgaliśmy po tą szarość, ale nie sięgaliśmy później po ten najbardziej charakterystyczny kolor, czyli na przykład żółty, bo wiedzieliśmy, że on właśnie szybko przestanie być, że paradoksalnie on z najmodniejszego robi się ten najbardziej niemodnym, to co powiedział Mariusz wcześniej. Powiedzieliście Paryż. Chciałam zapytać, jak z waszej perspektywy, czym z waszej perspektywy różni się polski rynek modowy od zagranicznego? Do którego oczywiście wiemy, że młodzi bardzo aspirują, początkujący projektanci, oglądając pokazy zagraniczne mody. Ale z waszego doświadczenia, już 25-letniego prawie, czym różni się ten rynek? No moim zdaniem przede wszystkim różni się zapleczem finansowym. Tam ludzie żyją modą. Tam ludzie żyją modą, marki, rynek w Paryżu na przykład to prawie wszystkie marki, które uczestniczą w tym biznesie na całym świecie, prawda? My jednak jesteśmy lokalni i my mamy prawie wszyscy lokalne marki. Niektórym tylko projektantom udało się, na przykład jak Magdzie Butrym, zaistnieć na całym świecie, prawda? Ale to wymaga też bardzo dużego nakładu finansowego i bardzo zdeterminowanej, długiej pracy. Ale bardzo często dostajemy pytanie, dlaczego nie chcemy na przykład za granicą się pokazywać i sami twierdzimy, że nie mamy takich ambicji. Nie każdy je musi mieć, absolutnie. My uważamy, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Oczywiście, że tak. I myślę, że naprawdę jest bardzo dużo do zrobienia. Jesteśmy mikrorynkiem, w którym to, co właśnie mówimy, można jeszcze bardzo wiele zdziałać, więc niekoniecznie musimy po prostu wyciągać swoje ręce i swoją twórczość, żeby pokazywać ją za granicą. Jasne. A powiedzcie mi, jaka jest wasza strategia na lojalność klientek, które są z wami od lat? Bo większość waszych klientek jest z wami od lat, docenia wasze prace,
chętnie nosi elementy z kolekcji. Jak to robicie, że jesteście tym love brandem? To tutaj Mariusz musi się wypowiedzieć, bo teraz ostatnimi czasy tak się podzieliliśmy, że przede wszystkim Mariusz obsługuje klientki i się z nimi spotyka. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że trafiają nam się fajne klientki. Rzadko kiedy mamy kogoś, z kim niedobrze nam się współpracuje i zawsze jest tak, że ta osoba już do nas nie wraca, co dla nas też jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ ani ta osoba, ani my nie musimy się jakoś bardzo mocno męczyć. Rzeczywiście mamy bardzo fajne osoby, z którymi współpracujemy, które nam ufają. I to jest chyba najważniejsze, bo jeżeli klientka przychodzi do projektanta, to po to, że mu ufa. I najczęstszym problemem z klientkami, z którymi nie łapiemy klimatu, to jest właśnie to, że one nam nie ufają, że one nam mówią, co by chciały, w jaki sposób, że to by chciały rozcięcie takie, a nie inne. Nie oczekują od nas żadnej inicjatywy, proszą tylko o to, żebyśmy stworzyli ich wizję, więc to jakby tutaj się mija z celem i wtedy zapraszamy do krawca, który oczywiście zrealizuje każdej jej klientki marzenie, natomiast my lubimy bardzo współpracować z osobami. Dla nas kobiety są bardzo inspirujące i zawsze o tym mówimy, ponieważ to one inspirowały nas do tego, żebyśmy stworzyli linię ślubną, przed czym się bardzo mocno wzbranialiśmy, nie chcieliśmy tego robić i rzeczywiście za każdym razem nasze klientki powodują, że chce nam się jeszcze bardziej z nimi pracować. Myślę, że jakość i oryginalność to są takie dwa elementy, które bardzo mocno wpływają na to, że one chcą do nas wracać. A ja myślę też, że przede wszystkim akurat to mieliśmy od samego początku, nawet przy tych najbardziej problematycznych klientkach, że nigdy naprawdę nie zdarzyło nam się coś takiego, żeby tak już skończyć projekt, wypchnąć i mieć z głowy. Mhm. Tylko jednak zdajemy sobie sprawę, że kobieta wychodząc od nas, czy ta, którą polubimy, czy ta, którą trochę mniej polubimy, wiadomo, to różnie bywa jak w życiu, ale zdajemy sobie sprawę, że ona wychodząc od nas staje się naszą wizytówką i zapytana później, czy w dobrym kontekście, czy nie daj Boże w złym, będzie mówiła, gdzie uszyła tą sukienkę, więc zawsze do każdej kobiety naprawdę staramy się podejść z tą precyzją, z tym, aby nie było później, powiem kolokwialnie, wstydu na mieście. Więc podchodzimy do niej tak jakby sami, jak sami chcielibyśmy, jak, żeby ktoś poszedł. Prawda? No dokładnie tak. Plus mamy też takie swoje różne wyczucia energetyczne, że bardzo na to zwracamy uwagę i tak jak mówi Mariusz, na szczęście prawie moim zdaniem 98% kobiet to takich, które do nas przychodzą, z którymi od razu załapujemy super energię. Czyli czują się po pierwsze zaopiekowane, bardzo, wyglądają oczywiście przepięknie, ale również jesteście po prostu ich partnerami, tworząc z nimi tak naprawdę tak, ich i jest to, Magda, naprawdę dla nas wyjątkowo satysfakcjonujące. No myślę, że dla każdego projektanta by to było, to powinno być, że kobiety, właśnie klientki do nas wracają, że mało kiedy jest, oczywiście zdarzają się sytuacje jednorazowe, w przypadku na przykład ślubów, gdzie kobieta tylko raz postanawia uszyć sobie coś u projektanta, suknię ślubną, a później już na przykład nie ma za bardzo takich okazji, no bo umówmy się, też te specjalne okazje wymagają specjalnych ubrań, a specjalne ubrania robią projektanci, bo i dzięki temu właśnie później tylko kobiety do nas wracają, a te, które nie wracają, to oznacza, że nie mają okazji. A ja myślę, że się tak kręciło, ja ale wiadomo o co. Myślę, że jeszcze takim sekretem jest to, że nie segregujemy naszych klientek, czyli każda jest traktowana tak samo na tym samym poziomie, tak samo jak gwiazdy, które do nas przychodzą. Nie ma czegoś takiego, że jest gwiazda, to pani może poczekać. Zawsze jest tak, że każda klientka jest dla nas tak samo ważna. Temat trudny. Żyjemy w dzisiejszych czasach, w czasach, w których coraz częściej myślimy jednak o tym, że wpływamy na planetę Ziemię, wpływamy i mamy wpływ na to, mniejszy bądź większy, jaką planetę pozostawimy następnym pokoleniom. My w branży eventowej, gdzie wiemy, że event do końca nie jest ekologicznym rozwiązaniem, ale jest wyjątkowy, staramy się myśleć jednak rozwiązaniami takimi, aby zaprojektować scenografię, o ile oczywiście budżety na to pozwalają, takie, aby pewne elementy zostały na poczet kolejnych realizacji, albo produkując jakieś elementy scenograficzne dla klienta, rozmawiamy z naszymi partnerami, żeby zrobić ten element wielokrotnego użytku. Pytanie, jakie wy rozwiązania i działania wprowadzacie w tym obszarze?
To ja mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo podobni i dlatego razem pracujemy, ponieważ my już od dłuższego czasu, już nawet przed pandemią, zaczęliśmy recyklingować nasze ubrania i to, które wisi na przykład już kilka sezonów i wcale się nie sprzedało, bardzo często wykorzystujemy i na tej podstawie tworzymy zupełnie inne ubranie, które wykorzystujemy w kolekcji. I to jest bardzo częste. Często jest tak, że na przykład trzy gwiazdy zakładają jedną sukienkę, którym kompletnie to nie przeszkadza. I na przykład... Namawiamy właśnie gwiazdy do tego, aby w ogóle miały z tym luz, bo dawniej było tak, że nie wypada już założyć sukienki po kim. Teraz w ogóle dwie gwiazdy pojawiały się w tej samej sukience, gdziekolwiek. Byliśmy też na takiej imprezie, że gwiazdy miały tą samą sukienkę i unikały się i były w dwóch różnych kątach tej imprezy. Natomiast rzeczywiście my bardzo mocno na to zwracamy uwagę i uwielbiamy w ogóle ten klimat, kiedy możemy przerobić naszą starą sukienkę, która, do której mamy sentyment, a z jakiegoś powodu się nie sprzedała, żeby zrobić coś zupełnie innego. I na tej podstawie tworzymy na przykład część kolekcji. Po prostu też mamy tego świadomość, że trzeba zrobić wiele dla planety. Przyznaję się bez bicia, kiedyś nie mieliśmy tej świadomości, nie zwracaliśmy na to uwagi. Kiedyś nawet był taki moment, zaraz po studiach, że wykorzystywaliśmy futra. To znaczy parę razy nam się zdarzyło wykorzystać futra. Ja myślę, że nie było wtedy jakby jeszcze takiej rozpropagowanej świadomości. Ani w szkole nie dostaliśmy tego przygotowania, ani nigdzie indziej. Nie było internetu. Ale nie było internetu, właśnie. Materiału. Bardzo szybko się zorientowaliśmy, że to jest totalne faux pas, że to nie wypada. Pamiętam, że wtedy te wszystkie takie dodatki z futerkiem wycofaliśmy ze wszystkich segmentów. Aktualnie co robimy jeszcze w tym kierunku? Korzystamy z recyklingowanej bawełny w tych wszystkich rzeczach w kolekcji Comfort. Dobrze, to kolejne pytanie. Czy edukujecie wasze klientki na temat mody zrównoważonej? I jak one na to reagują? Edukujemy nasze klientki. Bardzo często jest tak, że tworzymy na przykład sukienkę dla niej i jest ona na konkretną okazję, w konkretnym kolorze, konkretnie wyglądająca i zawsze jej mówimy, że po skończonej imprezie, jeżeli będzie chciała wykorzystać tą sukienkę na jeszcze inne okazje, przychodzi do nas, możemy ją przerobić, może ją skrócić, coś dorobić, zawsze tą sukienkę możemy zmienić, będzie miała na zupełnie inne okazje, więc oczywiście i bardzo często klientki z tego korzystają, co jest super. Jest ścięcie, prawda? No, albo dorobienie czegoś, pozbywanie się. Bo ta specjalna okazja, o których mówiłem, no to zazwyczaj to są sytuacje wymagające długiej sukni, a później ścięcie robi z tej sukienki sukienkę koktajlową wielokrotnego użytku. Mhm. Powiedzieliście o tym w trakcie naszej rozmowy, że stoimy przed wyzwaniem w świecie mody obecnie, takim jak tą publiczność ściągnąć na ten pokaz, zachęcić jednak, żeby na tym evencie być. Ja żyłam w tych czasach, gdzie pamiętam zresztą wasze pokazy, gdzie było ponad 1000 osób na evencie. Powiedzcie mi, co waszym zdaniem, jak wielką rolę tak naprawdę w dzisiejszych czasach odgrywają pokazy mody, zwłaszcza, że żyjemy w czasach, gdzie mamy streaming, jest wygodniej, jest łatwiej, aczkolwiek nie doświadcza się tego, co można doświadczyć na miejscu, usłyszeć tą muzykę przykładowo i zobaczyć kolekcję, plus poobcować z uczestnikami. Nic tak naprawdę nie zastąpi eventu w wersji offline'owej. Ale czy waszym zdaniem jest dużo trudniej obecnie kreować te pokazy mody i jaką one obecnie rolę pełnią? No jest chyba dużo trudniej, prawda? Tak sobie myślę, bo po pierwsze bardzo dużo rzeczy już zostało pokazanych, wymyślonych. Człowiek czasami będzie miał wrażenie, organizując dzisiaj jakiś event, że zgapia z kogoś, bo już tyle różnych pomysłów, patentów, czy to na światło, czy na scenografię, czy na zaaranżowanie przestrzeni się pojawiło, że jakby w tej kwestii jesteśmy ograniczeni, ale to jest takie paradoksalne ograniczenie, bo wtedy jeszcze bardziej się człowiek musi wysilić swoją wyobraźnię i być twórczym i wtedy właśnie w tych sytuacjach takich najbardziej presyjnych powstają najfajniejsze projekty. Ale moim zdaniem jest coraz trudniej. Ja myślę, patrzę po nas. Przeżyliśmy już wiele wspaniałych miejsc w Warszawie. Właściwie trudno znaleźć jakiekolwiek miejsce, w którym nie mieliśmy pokazu. Aula Politechniki, budynek Zachęty, ten wspomniany cyrk. Dwa teatry. Hala, dwa teatry, Opera Narodowa. Mieliśmy pokaz na scenie Opery Narodowej. Więc no, z czasem robi się zawężone robią się możliwości, no bo wiadomo, że człowiek nie chciałby się powtarzać. Ostatnio dwa razy w elektrowni Powiśle zrobiliśmy i akurat tam można się powtarzać, bo za każdym razem ta przestrzeń daje inne możliwości.
ale ta poprzeczka jest coraz wyżej postawiona, no i w związku z tym jest trudniej. No nie wiem, znaczy, jak ty uważasz. Ja zgadzam się z Marcinem, natomiast powiedziałbym, że streaming jest jakby całować się z kimś przez papier albo jeść cukierek przez papier, więc to nie jest aż tak bardzo fajne. Wiadomo, że możemy zobaczyć z innego końca świata coś, co jest właśnie pokazywane, ale nie ma to takiego przełożenia, o którym ty właśnie mówiłaś, że... Ja ci, Mariusz, wejdę w słowo, przepraszam. Czujesz klimat. Ja właśnie do tych wspomnianych naszych udziałów, bywania na tych pokazach w Paryżu, to nawet pokaz tego mniej ulubionego projektanta był dla nas wielką ekscytacją. Ludzie, to otoczenie, atmosfera, muzyka, zapach, światło. Ale uczyliśmy się w ogóle tych wszystko, pokazów i organizacji to wszystko, na tle właśnie tych pokazów, które oglądaliśmy. To wszystko robiło wrażenie. A w momencie, kiedy już były te możliwości, że mogliśmy sobie Chanel albo Balenciaga obejrzeć w telefonie, to nawet już nie oglądaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to nie jest to samo. No idą sobie, idą, dobra, to zaraz zobaczymy to na zdjęciach, żeby ewentualnie mieć świadomość, w jakim klimacie jest najnowsza kolekcja, ale już tego, tej atmosfery, tak jak mówisz, Magda, się nie przeżyje, więc mam nadzieję, że właśnie dzięki temu eventy i pokazy mody mają świetlaną przyszłość, bo te osoby, które mają tego świadomość, wiedzą, że muszą być, żeby tego doświadczyć. Muszą być na evencie w sensie. Jakim waszym zdaniem jest trend obecnie na pokazach mody? Czy tak jak na Zachodzie, zatrudnianie znanych modelek, które mają ogromne zasięgi, za którymi stoją też ogromne machiny tak naprawdę, zarówno PR-owe, jak i inne, jest wyznacznikiem tego sukcesu obecnie, zwłaszcza kierujące te działania do młodego widza? Czy my na to zwracamy uwagę? Nie, nie zwracamy za bardzo. Chyba nie, aż tacy nie jesteśmy wyrachowani, chociaż wiem, że pewnie czasami by się przydało. Jeśli zatrudniamy jakąś modelkę, która ma duże zasięgi, to na pewno jest to bardziej przy okazji się to wydarza. Nie zwracamy na to uwagi jako priorytetowe. Ale wiem, że są takie castingi i takie firmy, które na castingach pytają modelkę najpierw, jakie ma zasięgi na internecie. To prawda i to już od dłuższego czasu się o tym słyszy, natomiast my na to nie zwracamy uwagi. Bardziej zwracamy uwagę na to, żeby zaprosić kogoś, kto ma duże zasięgi, jeżeli jest naszym gościem. To na to zwracamy na pewno uwagę, ale nie ingeruje to bardzo w nasz pokaz i w naszą... To jest dla nas taka świętość, że tutaj wszystko musi się zgrać ze sobą i być dopracowane w najdrobniejszym szczególe i nie naginamy się zazwyczaj. Ale nie robimy tego, co nie oznacza, że na przykład tego kiedyś nie zrobimy, prawda? No, człowiek idzie z postępem, jak to mówią, tylko krowa nie zmienia poglądów, więc może kiedyś tak będzie. No, sam to, co mówisz, Mariusz, zapraszamy na pokazy w roli gościa, czyli jakby bierzemy już pod uwagę siłę tych zasięgów, prawda? Więc jednak no, żyjemy w takim mamy czasie. Świadomość tej machiny i tych aktualnych medialnych trendów. Wasze pokazy za każdym razem są zupełnie inne. Czerpiecie inspirację zewsząd praktycznie. Chciałam zadać takie przewrotne trochę pytanie, czy zrobiliście już to, albo czy nie korci was, aby zrobić kiedyś pokaz, który nie jest do końca, cała oprawa wydarzenia nie jest do końca spójna z kolekcją, która jest prezentowana na wybiegu. O, intrygująco zabrzmiało i od razu mi się podoba. Tak nie myśleliśmy jeszcze, ale brzmi to bardzo ciekawie. Czyli Marcin, przecież zrobiliśmy tak. W Operze Narodowej mieliśmy kolekcję inspirowaną serialem Miasteczko Twin Peaks, a w finale pojawiła się rzeźba Dawida Michała Anioła, która była totalnie od czapy. Ale to było od czapy. Nie, to nie było od czapy. To było od czapy dla tych ludzi, którzy nie znali jakby klimatu serialu Miasteczko Twin Peaks, bo jednak tam było, Mariusz, hasło ogniu prócz za mną i w tej takiej czerwonej sali Mariusz. Były tamtego, rzeźby, ale nie takie. Były rzeźby, to było takie dla mnie to było bardzo wtedy spójne, ale wiem, że ludzie pytali, o co chodzi z tym wielkim Dawidem? I to jest właśnie bardzo ważne, że czasami to wprost musi być bardzo wprost, bo to, co wy macie w głowie, tak samo jak my kreujemy koncepty naszych klientów, dla nas jest coś oczywiste i te linki minimalistycznie i każdy tynk wie, o co chodzi, a czasami dla widza po prostu musi być ten przekaz bardzo wprost. W jakim stopniu dajecie przestrzeń na to, aby osoby z waszego otoczenia miały wpływ na wasze kolekcje, na wasze pokazy mody oraz również partnerzy? No bo wiemy, że w całej branży lifestyle'owej partnerzy również są bardzo istotni i to razem z nimi tworzone są wydarzenia i są ich
naturalną częścią. Na pewno nie pozwalamy ingerować w kolekcję. To jest dla nas bardzo istotne i bardzo ważne, żeby nasza wizja jakby nie była zmieniona, ponieważ ktoś ma zupełnie inne oczekiwania niż my, więc tutaj na pewno na to się nie zgodzimy. Natomiast pokaz bardzo często i rządzi się zupełnie innymi prawami i możemy się oczywiście nagiąć i mieć na przykład kolor niebieski na obrusie, ponieważ tak miało być przy naszym ostatnim pokazie, ponieważ jeden z partnerów głównych miał kolor niebieski i jakby tutaj wiedzieliśmy, że na to musimy się zgodzić i oczywiście też nie była to niebieska kratka, ale niebieski nadruk pisanym pismem i na to sobie mogliśmy pozwolić, więc zawsze staramy się, żeby to były kompromisy, które powodują, że coś jest fajne i fajnie wygląda, jest nieoczywiste i nie jest łopatologiczne, tak jak sobie życzy tego klient. Tak, ale mamy świadomość, że jakby bez tych partnerów nie byłoby takiego wydarzenia, więc jakby bez żadnego problemu zgadzamy się na te jakby nawiązania, przenikania, czy to stref partnerskich, które towarzyszą afterparty, ale odpowiadając Magda na drugą część Twojego pytania, czy dużo oddajemy osobom z firmy, osobom z agencji. Właśnie zauważyłem, że z wiekiem coraz więcej oddajemy. Na początku staraliśmy się uczestniczyć praktycznie w każdym, w wybieraniu każdego światełka, każdego papierka, każdej nalepeczki. No tacy byliśmy super detaliczni i jednak to bardzo spalało. Na dłuższą metę jednak trzeba rozdelegować te obowiązki. I w momencie, kiedy pracuje się z zaufaną agencją, to jest taki, spada taki ciężar z głowy, bo wiesz, że profesjonalni ludzie zajmą się tym profesjonalnie i jakby jeszcze włożą dużo więcej pomysłów, na które sam człowiek by nie wpadł. Tak jak na przykład współpraca z waszą agencją, która dała nam jakby takie poczucie bezpieczeństwa. Nie na wszystkim, nie z wszystkiego człowiek zrobił, jak to się mówi, doktorat, prawda? I wasze pomysły, wasze doświadczenie spowodowało, że odpowiadaliście na nasze potrzeby czasami intuicyjnie, prawda? Nikt nie prosił, a jednak dostaliśmy pewne rozwiązania. Więc... Czuliśmy się na pewno bardzo bezpiecznie. Największy komplement, jaki można tak naprawdę usłyszeć, że klient się z nami czuje bezpiecznie. A czym kierujecie się? Bo już o tym trochę powiedzieliście, dobierając tych partnerów, bo bezpieczeństwo to na pewno, to, że generalnie ktoś wam również daje coś od siebie, bo każdy chce stworzyć niesamowity projekt, ale co jest jeszcze dla was istotne? To... Wspólna myśl i kompatybilność przekazu. No pewnie trudno byłoby nam puścić modelkę, która idzie z odkurzaczem po wybiegu. Natomiast... Ale to by to było wyzwanie, gdyby tak trzeba było. Jasne, ale pewnie inne rzeczy moglibyśmy przełknąć, więc na pewno tutaj powinna być przede wszystkim jakby zgranie idei, która przyświeca i partnerowi, i nam. To jest bardzo istotne. A jeżeli jutro byście organizowali, albo dzisiaj na przykład, nowy pokaz mody, co sprawiłoby, że czulibyście się komfortowo, bezpiecznie? Co jest tak bardzo istotne? Praca z wami. To praca z profesjonalistami, tak, bo jednak widać to od razu gołym okiem, z kim człowiek ma do czynienia, i praca z profesjonalistami sprawia, że człowiek czuje się po prostu bezpiecznie, bo jakby wie, że ten efekt będzie taki... Fantastyczny. Dokładnie tak. Taki, o jakim się marzy. My już spełniliśmy dzisiaj swoje życzenia, więc pytanie, panowie, czego możemy wam życzyć? Oprócz zdrowia, bo ono jest najważniejsze, i tego, żebyście nadal kreatywnie napędzali się, no bo to jest naprawdę wspaniałe, że aż tyle lat pracujecie w branży modowej i nadal się tym inspirujecie, cieszycie. Czego możemy wam życzyć? Wytrwałości. Żebyśmy nigdy nie tracili nadziei, że robimy to dobrze. Jejku, jak to tak jakoś depresyjnie zabrzmiało. Nie, gdzie? Oczywiście. Dla mnie bardziej takiej właśnie wiecznej radości, którą póki co mamy. Bo naprawdę czasami, bo nie, nawet nie czasami, my wciąż ekscytujemy się tak, jakbyśmy byli tymi młodymi projektantami, którzy właśnie skończyli studia. I to jest niesamowite. Nie wiem, skąd to się bierze. Może z tego, że właśnie pracujemy w dwójkę i nawzajem się tak nakręcamy. Ale oby właśnie ta rutyna nigdy się nie pojawiła, bo póki co się jeszcze nie pojawi. A ja lubię rutynę. Ale domowo. Ale mówię bardziej o domowej rutynie, ale ona mnie nie przeraża, więc myślę, że nawet w pracy mogło być trochę więcej rutyny, ponieważ każdy dzień jest zupełnie inny i czasami tracę oddech. Ale jakby pokazy były takie same, to już by nie było tak ciekawie. Wiem, no właśnie. Życzę wam dużo radości,
dużo wytrwałości, trochę tej rutyny, super, ale oczywiście tej rutyny takiej przewrotnej, mhm, żeby nie było codziennie tak samo. I pięknie Wam dziękuję za rozmowę. To my dziękujemy. Wam również dziękujemy. Duet Poprocki-Brzozowski był dzisiaj z nami. Do zobaczenia.